Apple TV Plus nie jest platformą, która jest w Polsce szczególnie popularna, co w sumie jest zrozumiałe, dlatego że jest to platforma niszowa i z dużo mniej rozbudowaną biblioteką niż Netflix czy HBO Go, co nie zmienia faktu, że na Apple TV Plus można znaleźć sporo jakościowych seriali i filmów, bardziej nawet bym powiedziała seriali. Oczywiście sporo oznacza niewiele w porównaniu z Netflixem i HBO Go, ale wciąż są to naprawdę bardzo jakościowe treści i wciąż ich przybywa, bo pojawiają się nowe seriale, jak choćby ten, na którym skupimy się dzisiaj, i mówię o serialu Physical, którego pierwszy odcinek pojawił się na platformie 18 czerwca. Pierwszy, bo jest emitowany z tygodnia na tydzień. W tym momencie, kiedy to nagrywamy, jest dostępnych 7 odcinków. Od jutra, czyli od piątku, będzie dostępny 8, a łącznie ma być ich 10. Jeszcze przed premierą Physical sporo się mówiło o podobieństwie tej produkcji do Glow, tego Glow, które Netflix skasowało, ku rozpaczy bardzo wielu osób, w tym mnie. Tych podobieństw rzeczywiście tak na pierwszy rzut oka było sporo, no bo i retro klimaty lata 80., kobiety w spandeksie, czyli wiecie, w tych obcisłych takich ubrankach do aerobiku czy do ćwiczeń, i muzyka retro w tle, takie wiecie, największe hiciory, które wszyscy bardzo dobrze znamy i kochamy. Już samo to było interesujące i jakoś tam pociągające, do tego jeszcze w tle była historia kobiet, które torują sobie drogę do kariery, bo i w Glow, i w Physical takie są główne wątki całej opowieści. Tak było przed premierą, a po premierze z kolei pojawiły się porównania tego serialu do innej produkcji, mianowicie How to Become a God in Central Florida. To jest z kolei produkcja, którą możecie sobie obejrzeć w tym momencie na Netflixie już w całości. I znowu mamy ATEEZy, znowu mamy kobietę, która musi walczyć z przeciwnościami losu i jakąś aktywność fizyczną podejmuje, żeby w ogóle zrobić jakąś tam karierę, tylko no jednak mimo wszystko to nie są seriale, które można przyłożyć jeden do jednego, a właściwie to nawet bym powiedziała, że żaden z tych seriali nie jest tak do końca porównywalny. I Physical jest serialem, który moim zdaniem ma najwięcej do powiedzenia, a przynajmniej na tym etapie wydaje mi się, że tak jest. W głównej roli w Physical pojawia się Rose Byrne, którą możecie dobrze kojarzyć choćby z Damages, a ostatnio z roli Gloria Steinem w Mrs. America. Za projekt odpowiedzialny miał być Craig Gillespie, czyli reżyser filmu Ja, Tonia, i to właśnie jego nazwisko wymieniane było najczęściej w kontekście Physical. Tyle, że jak to często bywa, okazało się, że to tylko chwyt marketingowy, bo Gillespie zrobił tylko pilota, a całą resztę stworzyły scenarzystka Annie Wiseman i reżyserka Stephanie Lang. Sam serial przez międzynarodową krytykę został odebrany raczej chłodno, narzekano na przeciężki humor, a to ma być czarna komedia, na niesympatyczną główną bohaterkę, na pochwałę konsumpcyjnego stylu życia, na nierealistyczne ukazanie standardów kobiecych ciał. I zgodziłabym się z tym wszystkim, gdyby nie fakt, że to nie jest tak, że ten serial te wszystkie rzeczy gloryfikuje, on właśnie pokazuje je w krytyczny sposób. To jest trochę tak, jakby osoby, które pisały te recenzje, nie do końca zrozumiały, o czym jest ten scenariusz. Moim zdaniem Physical pokazuje to wszystko w bardzo krytyczny, przewrotny sposób. No i używa do tego czasami dosyć bezkompromisowych środków. Zacznijmy od głównej bohaterki, czyli Shelley Rubin, która ma 40 kilka lat, jest żoną, matką, jest ex-hipiską, ale taką bardzo udomowioną, powiedziałabym, której mąż jest nie do końca dojrzałym mężczyzną, jest bardzo skoncentrowany na sobie i przeżywa drugą młodość, marząc o wielkiej karierze polityka.
Sheila jest postacią niedoskonałą, a jednocześnie totalnie perfekcyjną, mającą bardzo wyśrubowane standardy, a jednocześnie nie radzącą sobie z rzeczywistością. Jej wewnętrzny monolog słyszymy nieustannie w serialu i jest to coś, co może zostać odebrane jako hejterskie, agresywne, przemocowe i bardzo odstręczające, i tak właśnie ma być. Szukając informacji na temat serialu, natknęłam się na różne krytyczne uwagi pod jego adresem i między innymi narzekania na temat tych właśnie wewnętrznych monologów głównej bohaterki. No nie jest to nic w filmie czy serialu nowego, tylko że do tej pory słyszeliśmy głównie monologujących mężczyzn, ale z kolei monologowali sobie w głowie na bardzo różne tematy, choćby na przykład Dexter, którego ten taki właśnie nieustanny wewnętrzny monolog mogliśmy sobie podziwiać przez kolejne sezony i jakoś mu wybaczaliśmy. W Physical od Apple TV Plus słyszymy głos kobiety nieskazitelnej na zewnątrz i wstrętnej wewnątrz. Idealnie się prezentującej oraz nienawidzącej całego świata ze sobą na czele. To jest taki głos, którego się słucha z niedowierzaniem, czasem obrzydzeniem i niechęcią, ale także jest to głos prawdziwy, dlatego że wydobywający się wprost ze środka pokawałkowanego, niedożywionego, głęboko wypartego ego głównej bohaterki. To jest głos osoby, która narzucone jej przez bliskich i kulturę poczucie gorszości odreagowuje nadmierną kontrolą, odmawianiem sobie wszystkiego, co sprawia jej przyjemność, oraz autoagresją. A także nienawiścią do całego świata, który po prostu nie pasuje do jej wyśrubowanych standardów. Physical można traktować dwojako. Jako właśnie czarną komedię o pasywno-agresywnej kobiecie, która odkrywa w sobie fascynację aerobikiem i ma problemy małżeńskie, oraz jako bardzo wnikliwe, drobiazgowe i niestety boleśnie prawdziwe studium zaburzeń odżywiania. Jest tam sporo mocnych scen, są disclaimery przed każdym odcinkiem, które mają ostrzegać przed tym, że jeżeli macie skłonności do tego typu zachowań autoagresywnych, lepiej dajcie sobie spokój z oglądaniem Physical. Warto o tym pamiętać, ponieważ ten serial jest psychologicznie wiarygodny. Niuanse, jakie można znaleźć tutaj w interakcjach między poszczególnymi postaciami, perspektywa, z jakiej ukazano historię, losy, emocje głównej bohaterki, to jest prawdziwe złoto dla tych osób, które mają chęć i energię, żeby rzeczywiście zacząć analizować, co dzieje się na ekranie. Oczywiście przy odrobinie determinacji można się w Physical dopatrzeć tych złych rzeczy, tych negatywnych wzorców. No choćby ta pochwała konsumpcjonizmu, no lata 80. to są lata konsumpcjonizmu i one są po prostu tłem wydarzeń w tym serialu. Podobnie główna bohaterka jest rzeczywiście perfekcyjna. Ona jest perfekcyjna na zewnątrz, jest piękna, szczupła. Faktycznie reprezentuje nierealistyczne podejście do kobiecego ciała, ale jak mówię, nie jest ona tutaj pochwałą tego, co sobą reprezentuje, wręcz przeciwnie, jej myśli są brudne i to, co ona myśli, co czuje, jest też wykorzystane po to, żeby osiągnąć konkretny efekt. Z drugiej strony tą perfekcyjność głównej bohaterki możemy postrzegać jako hiperbolę, jako celową przesadę, jako narysowanie tej postaci w taki sposób, żebyśmy jeszcze brutalniej odczuwali dysonans między tym, jak ona wygląda, a tym, jak na przykład myśli o sobie, a myśli o sobie z pogardą, ponieważ ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. Podobnie z pogardą traktowana jest przez wiele osób, szczególnie mężczyzn, którzy są w jej życiu obecni. Im większy kontrast między bohaterką a tym, co dzieje się w środku w niej, a tym, co dzieje się na zewnątrz w jej życiu, dostrzegamy, tym większy efekt ten serial może odnieść. Tymczasem Sheila jest po prostu kobietą, której stawiane są nierealistyczne, kompletnie zbędne wymagania.
uleganie im to pułapka bez wyjścia, w której jedynym sposobem na odreagowanie jest po prostu jakaś forma autoagresji, a nie uleganie to z kolei droga do piekła, poczucia gorszości i odrzucenia przez te kobiety oraz większość społeczeństwa, które kupiły te wszystkie wydumane wzorce i dały się zamknąć w panicznym lęku przed nieadekwatnością. Symboliczną i dosłowną przeciwnością Shelly jest w serialu Greta, ulegająca swoim słabościom żona pewnego bogatego biznesmena, której bierność Shelly rozpoznaje jako słabość. Greta jest jakby po drugiej stronie, ale w pewnym sensie w tym samym miejscu, w którym jest Shelly, ponieważ też czuje się gorsza, też czuje się nieadekwatna, ale nie ma siły z tym czegokolwiek zrobić. Te dwa typy kobiet, uwikłanych w te same stereotypy i społeczne oczekiwania, dosłownie się nienawidzą, dlatego że są sobie w pewnym sensie przeciwstawiane, są w przeciwnych obozach, ale właściwie są ofiarami dokładnie tego samego podejścia do kobiecego ciała jako do czegoś, co należy do kogoś innego, a nie ich samych. To właśnie społeczne oczekiwania, szerzej kultura, rozgrywa kobiety przeciwko sobie. Niezależnie od tego, w którym jesteście obozie, zawsze jesteście tak naprawdę w tym samym kołowrotku działań na rzecz tego, żeby być akceptowane przez innych. Widziałam wiele filmów, seriali, które próbowały pokazać ten cały proces jak najbardziej dosłownie, ale wydaje mi się, że dopiero Physical dowozi ten komunikat tak, jak powinien on być przedstawiony. Jednym słowem, nie do końca rozumiem te wszystkie zarzuty pod adresem serialu i właściwie całą recenzję w tym momencie poświęciłam tłumaczeniu, o co chodzi w tej produkcji, ale myślę sobie, że dużo bardziej docenicie ten serial, jeżeli będziecie wiedzieć, z której strony na niego spojrzeć, bo faktycznie, tak jak już wspominałam, można go odbierać w kategorii zwykłej czarnej komedii o jakiejś sfochowanej pani, ale można też po prostu spróbować empatyzować z główną bohaterką i zrozumieć, dlaczego jest ona tak bardzo pełna sprzeczności, dlaczego jest taką wstrętną osobą, jednocześnie będąc tym takim ideałem doskonałości i piękna, i dlaczego targają nią te wewnętrzne, dramatyczne emocje. Oczywiście oprócz dylematów natury psychologicznej mamy tam też świetne zdjęcia, fantastyczny 80s-owy design, który przecież wszystkim nam się tak bardzo mocno ostatnio podoba i też często się pojawia w serialach, bo chyba teraz rzeczywiście lata 80. są bardzo na topie. No i mamy też świetne aktorstwo, więc jeżeli tylko lubicie seriale, które wchodzą głębiej, nie są tak oczywiste i nie są jednowymiarowe, to serdecznie zachęcam Was do oglądania. Ja nie widziałam jeszcze ostatnich odcinków, coś się może jeszcze zmienić. Może nie powinnam nagrywać tej recenzji przed finałem, ale na tyle zrobił ten serial na mnie wrażenie, że uznałam, że muszę się nim z Wami jakoś tam podzielić. I robię to teraz, więc jeżeli jeszcze nie znacie Physical, sięgnijcie po tą produkcję, a jeżeli już ktoś z Was oglądał, to zachęcam do komentowania i pisania, co o tej produkcji sądzicie. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję. Jeżeli się podobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę, subujcie nasz kanał. Wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. Dzięki!